Rozmawiamy o addycji i nie należy jej mylić z substytucją, ponieważ będzie ona polegała na właśnie dodawaniu, a jak add dodajemy coś, to nie jest substytucja. Substytucja polega na podmianie jednego wodoru jakimś innym atomem, na przykład chloru, a addycja będzie polegała na dodaniu całego atomu, całej cząsteczki chloru. Więc ważne założenia, jeżeli chodzi o addycję. Addycja prowadzi do usunięcia wiązania wielokrotnego. Na przykład, jak mamy związek nienasycony, na przykład alken, on po addycji stanie się alkanem, albo alkin stanie się alkenem. I zaraz to bardzo łatwo wytłumaczę. Prowadzi do usunięcia wiązania wielokrotnego. I co jest istotne, w addycji nie ma produktów ubocznych, że tak powiem. Nie chodzi mi o to, że nie ma produktów ubocznych organicznych, bo czasami powstaną dwa związki na przykład, ale chodzi mi, że nie ma takich produktów typu H2O, HCl, jakichś takich pozostałości po prostu nieorganicznych. Dobra, więc zacznijmy od tego, że addycji mogą ulec takie związki, które mają wiązanie wielokrotne, bo skoro addycja prowadzi do usunięcia wiązania wielokrotnego, to muszą być albo alkeny, albo alkiny, albo cykloalkeny, albo dieny. Dieny to są alkeny z wiązaniem podwójnym, czyli dwa razy mamy wiązanie podwójne. Wszystko, co ma wiązanie podwójne. I teraz tak, co możemy dodawać? Może być addycja halogenku. Halogenku, czyli na przykład Cl2Br2. To jest to samo nazewnictwo, co w substytucji. Addycja halogenku. Na przykład mamy związek taki. Eten to jest. I co jest ważne, że addycja zachodzi na związku o hybrydyzacji SP2. Mam na myśli o węglu, o hybrydyzacji SP2. Ponieważ substytucja to są węgle, które są SP3. Substytucja jest charakterystyczna dla alkanów, bo tam wszędzie jest związanie nienasycone. Same węgle o hybrydyzacji SP3, czyli takie, które mają tylko wiązanie sigma pojedyncze. Natomiast węgiel SP2 to jest taki, który ma wiązanie jedno podwójne, tak jak tutaj mamy jedno wiązanie sigma, jedno wiązanie pi. To jest węgiel SP2. Więc tak, tutaj mamy dwa węgle SP2. Więc tu nie będzie miało znaczenia, do czego przyłączymy nasz związek. Dobra. Mamy tutaj addycję halogenku, na przykład bromu. I dodajemy go do każdego wodoru. I to jest bardzo istotne, że w substytucji my byśmy zabrali te wodory po to, żeby ten brom podstawić, byśmy właśnie zrobili substytut wodoru. Natomiast tutaj po prostu dodamy, tutaj nie znikną nam te wodory. I to się opiera na tym, że zaraz pokażę. Dobra. CHBr. CHBr. I dlaczego nam to wiązanie zniknęło? Węgiel może utworzyć zawsze maksymalnie 4 wiązania. Tutaj, jak widać, on już ma utworzone 4, ponieważ ma 2 z wodorem. To tak rozpiszę. Tak strukturalnie. Ma 2 z wodorem i 2 wiązania z kolejnym węglem. I ten tak samo, 2 z wodorem, 2 wiązania z kolejnym węglem. Czyli już ma 4 wiązania. Więc gdybyśmy jeszcze mu dodali brom z każdej strony, to on miałby po 5 wiązań. Tu by było 5, tu by było 5. Więc skoro nie jest to substytucja, skoro nie możemy zabrać tych wodorów, tylko dodajemy jeszcze dodatkowo ten brom, to coś musimy, jakieś wiązanie musimy oderwać, żeby ten węgiel dalej miał tylko 4, bo węgiel maksymalnie może utworzyć 4 wiązania. Więc skoro nie możemy zabrać wodorów, żeby rozerwać wiązania między wodorem a węglem, to musimy rozerwać wiązanie między węglem a węglem. W ten sposób mamy raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery. Więc tak naprawdę usunięcie wiązania wielokrotnego to jest następstwo tej addycji. To jest automatycznie coś, co widzimy, to jest taki skutek. Skoro dodajemy ten brom, to nie możemy utworzyć nagle 5 wiązań do węgla, nie możemy sobie doczepić tu bromu i tu bromu. Jakieś wiązanie musimy mu zwolnić, żeby ten brom mógł się przyłączyć, więc po prostu rozwalamy, niszczymy, przerywamy wiązanie między węglami. I w ten sposób mamy addycję, brak produktów ubocznych, ponieważ
wszystkie wodory są na swoim miejscu. To jest duża różnica między substytucją. Tutaj zrobię właśnie taki przykład substytucji elektrofilowej, żeby było to jasne. Tutaj znowu mamy węgle SP2. Mimo, że są CH, a nie CH2, to one także są połączone w benzenie wiązaniem jednym podwójnym. Jest jedno wiązanie sigma. Tutaj każdy węgiel jest w jakiś sposób połączony z jednym wiązaniem podwójnym. I jeżeli byśmy dodali tutaj brom, to on ulegnie substytucji. Czyli jeden wodór odmieni się nam z jednym bromem. Bo to jest substytut, to jest po prostu substytut. I w ten sposób już narysuję pierścieniowo. I w ten sposób powstanie nam... Trochę bez sensu, tak na dole, no dobra, na dole. W ten sposób powstanie nam taki związek. I HBr. Właśnie z naszym wodorem. Dlatego to jest duża różnica. Tutaj nie ma produktów ubocznych, a tutaj są produkty uboczne, przez to, że robimy podstawienie. I ten wodór gdzieś musi nam sobie pójść i się połączyć. Natomiast tutaj cała cząsteczka reaguje. Tutaj tylko jeden atom reaguje z tego Br2, który tutaj mamy. Dlatego też tutaj na przykład wiązanie nie ulega zmianie, bo nie musimy żadnego wiązania rozrywać, bo ten wodór nam sobie odchodzi, zwalnia nam to jedno wiązanie, które węgiel może utworzyć. Więc to jest substytucja elektrofilowa. Mimo, że tutaj także mamy węgiel SP2, mimo, że mamy brom, to jest charakterystyczne właśnie dla takich związków. Trzeba o tym pamiętać, że aromatyczne nie ulegają takim addycjom. No bo nie możemy na przykład benzynowi zabrać jednego wiązania, bo wtedy on przestanie być benzenem. To już trochę takie... Dobra. Następny związek. Teraz będzie trochę trudniej, ponieważ będziemy mieli więcej węgli. Będzie to propen. Dobra. I teraz tak, mamy tutaj trzy węgle. No i do którego mamy to przyłączyć? Musimy patrzeć na to, który jest SP2. Tu już widzimy, że mamy węgiel SP3, ponieważ on ma same wiązania pojedyncze. To jest taki fragment jakby alkanu. Alkany są zbudowane z takich węgli. Więc patrzymy tylko na to, tylko na to. Bo musimy patrzeć na to, gdzie nasze wiązanie będzie w stanie się rozerwać. Czy pomiędzy tymi dwoma? No nie możemy rozerwać tego wiązania, bo tutaj będzie go brak, po prostu nie. To musi być węgiel SP2. To jest węgiel SP2 i to jest węgiel SP2. Dlatego ta addycja będzie się działa między nimi. I tak, do którego teraz węgla mamy to dodać? Dodajemy tradycyjnie do obu, tak samo jak było tutaj. Dodajemy do CH2, dodajemy Br, CH, Br, wiązanie nam znika, CH3. I to jest wszystko. Szukamy węgli, które są połączone wiązaniem podwójnym i mają SP2. Kolejny przykład. CH2, CH2 plus Br2. No i co? Tutaj mamy węgiel, który ma dwa wiązania podwójne, czyli ma dwa wiązania pi. Tu ma pi, tu ma pi, tu ma sigma, tu ma sigma. Czyli on ma hybrydyzację SP, bo jeżeli mamy dwa wiązania pi, to jest to hybrydyzacja węgla SP. Te są połączone z jednym wiązaniem pi, ten też z jednym wiązaniem pi, więc to jest SP2 i SP2. No i teraz jak mamy to zrobić? Przecież tutaj sobie zaznaczyliśmy ładnie ramką, a teraz się nie da. Tutaj będzie addycja po prostu na dalekich atomach, czyli będzie CH2, Br i tu będziemy rozrywać wszystkie wiązania. I będzie to wyglądać o tak. I skoro rozerwaliśmy te wiązania, to co teraz zrobić? Chcieliśmy, żeby do każdego węgla SP2 dołączyć brom, no ale teraz ten węgiel ma dwa wiązania, a musi mieć cztery zapełnione, bo ma dwa wolne, ma dwa zajęte, więc co do tych dwóch wolnych? W tym momencie dodajemy jeszcze jeden brom i jeszcze jeden brom do tego, żeby zapełnić te puste luki. Dodajemy tu dwójkę. I w ten sposób mamy cztery bromy po tej stronie i cztery po tej. Ponieważ skoro rozerwaliśmy z każdej strony wiązanie po węglach SP2, zabraliśmy te wiązanie dla każdego, żeby każdemu zwolnić łapkę jakby do złapania bromu, no to ten stał się taki samotny, bo ma tylko dwa wiązania, a dwa ma wolne. Więc żeby nie był wolny, tylko zajęty, to dodaliśmy mu jeszcze brom. Dobra.
I to jest tyle, jeżeli chodzi o halogenki, czyli takie po prostu cząsteczki. Teraz przejdziemy do całego związku, czyli do halogenowodoru. Addycja halogenowodoru, czyli innymi słowy HCl, HBr. To jest bardzo podobne. Dobra. Trzeba odróżnić właśnie, że halogenki to są te cząsteczki, a halogenowodór to jest już cały taki kwas. I tutaj będzie działała zasada tak zwana reguła raczej, markownikowa. To jest nazwisko jakieś rosyjskie czy coś, jakiegoś człowieka, który to wymyślił. I ona polega na tym, że skoro mamy taki związek, który ma i wodór, i chlor, to tu już nie możemy sobie ich dodawać gdzie chcemy do tych węgli. Bo tutaj mieliśmy takie same cząsteczki. Mogliśmy ten brom, w sumie tutaj nawet na chlorze nie zrobiłam żadnej reakcji, ale mogliśmy ten brom lub chlor wstawić byle gdzie, bo one są takie same. A tutaj gdzieś musimy dać chlor, gdzieś musimy dać wodór. I ta zasada mówi o tym, że wodór dajemy do węgla, który jest bardziej uwodorniony. Wodór do bardziej uwodornionego węgla, czyli do węgla, który ma już więcej wodorów. Do bardziej uwodornionego lub do węgla o mniejszej rzędowości, bo jeżeli węgiel jest bardziej uwodorniony, to ma mniejszą rzędowość. I też jest o tym film, jeżeli ktoś chce bardziej to zrozumieć. I ta zasada obowiązuje wtedy, kiedy mamy dwa różne węgle przy wiązaniu podwójnym, czyli ona nie będzie obowiązywać w takiej sytuacji, kiedy mamy węgle równocenne, bo tutaj nawet nie mamy gdzie wybierać. Ona będzie obowiązywać na przykład w takiej sytuacji, gdy jeden węgiel ma dwa wodory, jeden węgiel ma jeden. Bo skoro mamy wybrać jeden węgiel, który jest bardziej uwodorniony, który ma więcej wodoru, no to jeden musi mieć więcej tego wodoru, a w tym przypadku mamy CH2 i CH2, czyli są identyczne, są równocenne. Tutaj na przykład ten jest bardziej uwodorniony. Dobrze, i teraz zrobimy sobie przykład takiej reakcji, gdzie ta zasada jeszcze nie obowiązuje, czyli to jest takie tradycyjne CH2, CH2. Tutaj ta zasada nie obowiązuje, bo tutaj są takie same węgle przy wiązaniu podwójnym. Dodajemy HBr. I tutaj niezależnie gdzie dołączamy, bo w tym przypadku nie mamy nawet wyboru, CH2, Br, CH3. Akurat obojętnie, w którą stronę możecie tutaj przyłączyć CH3, tu CH2Br. Ja zrobiłam trochę od tyłu. Ale po prostu przez to, że rozrywamy to wiązanie podwójne, to zwalniamy miejsce dla każdego z tych węgli do dołączenia jeszcze jednej rzeczy. Jeden węgiel sobie przyjął właśnie wodór, a jeden sobie przyjął brom. I w tym momencie zaczynamy regułę markownikową. Bierzemy sobie taki związek CH2, CH3 plus HBr. To są identyczne związki, jakie brałam tutaj, więc fajnie będzie widać tą różnicę. I teraz tak, reguła markownikowa. Tu zaznaczę, że to jest to. Bo mamy dwa. Zaczynamy tradycyjnie od tego. Szukamy, gdzie mamy węgle o hybrydyzacji sp2 przy wiązaniu podwójnym. Jest to oczywiście tutaj. Czy one są różne? Są różne. Jeden jest CH2, jeden jest CH, czyli jeden jest bardziej uwodorniony. Więc musimy nasz wodór dać do węgla bardziej uwodornionego, a brom dać do tego, który jest mniej uwodorniony. Czyli to będzie wyglądało CH3, CHBr, CH3. I wszystko się zgadza, bo każdy węgiel ma cztery wiązania. Dobra, i teraz weźmiemy kolejny przykład, czyli CH2. CH2, czyli dosłownie to jest ten sam przykład, co to. To jest to. Żeby widzieć właśnie różnicę, jak tutaj jest między halogenkiem a halogenowodorem. Oczywiście to samo dotyczy chloru, ale wzięłam tak brom po prostu. I dobra, HBr. No i teraz znowu jest problem, bo znowu mamy węgle, które są równocenne, ale są z drugiej strony daleko od siebie, więc w tym przypadku to nie będzie miało znaczenia, gdzie podstawimy brom. Ponieważ to jest taki haczyk, bo skoro mamy dać wodór do bardziej uwodornionego, no to jak to zrobić? Bo tak samo jak tutaj wzięliśmy dwa bromy, zaraz pokażę też drugą opcję, w zależności od tego, czy weźmiemy dwa HBr, czy jeden HBr, to powstaną nam inne związki. Jeżeli weźmiemy jedne HBr,
to zlikwidujemy tylko jedno wiązanie podwójne. I będzie to wyglądać następująco. Będziemy mieli CH3, C, załóżmy CH2, Br. Ponieważ reakcja nam zajdzie albo w takim obrębie, albo w takim obrębie. Więc albo sobie zlikwidujemy wiązanie właśnie tutaj, tak jak ja zrobiłam. Wodór do bardziej uwodornionego z tych dwóch węgli. Ten jest bardziej uwodorniony i brom idzie do tego. Albo sobie zrobimy na tym, wtedy wodór pójdzie do tego, brom do tego z powrotem i wiązanie będzie dosłownie lustrzanym odbiciem. Więc to zależy od tego, po prostu po której stronie chcemy je usunąć. Więc jeżeli użyjemy jednego HBR, to usuniemy jedno wiązanie. Natomiast jeżeli użyjemy dwóch naraz, to zlikwidujemy dwa wiązania naraz. I będzie to wyglądać tak, będzie CH3, ponieważ każdy nasz węgiel SP2 przyjmie ten wodór, a brom przyjmie ten C. O, więc skoro wodór idzie do bardziej uwodornionego, a tutaj jakby to jest równocenne, to każdy przyjmie wodór i Br idzie na środek, skoro usuwamy dwa wiązania. Bo tak czy inaczej, nawet gdybyśmy usunęli te dwa wiązania, to znowu taka sama sytuacja jak tutaj. Nasz węgiel środkowy pozostałby z dwoma wolnymi wiązaniami, które mógłby utworzyć. Dlatego to zależy też właśnie od ilości kwasu, który użyjemy. Tak samo tutaj, jeżeli weźmiemy sobie ten związek na 1 Br2, to będziemy mieli CH3, w ten sposób. Wodór pójdzie do, będzie nam reagować na przykład tylko jedna strona. Więc to jest bardzo istotne. Bardzo polecam zaznaczanie sobie tego w ten sposób, że właśnie taka ramka, bo reaguje tylko jedno wiązanie. Jeżeli użyjemy dwa razy HBR, to dwa wiązania przereagują. To jeszcze mówimy tylko addycję wody markownikowa, czyli charakterystyczną reakcję, która będzie prowadziła do powstania alkoholi. Addycja H2O zgodnie z markownikowym, czyli zgodnie z tym, że wodór pójdzie do bardziej uwodornionego, jeżeli będziemy mieli dwa różne węgle przy wiązaniu podwójnym. Węgle oczywiście SP2. Addycja H2O markownikowa. I weźmiemy na przykładzie alkenu i alkinu. Tutaj mamy alken, tak. Bo woda teoretycznie też jest takim czy nie jest halogenowodorkiem, ale ogólnie zasada markownikowa odnosi się do związków, które mają taki wzór HX, czyli to może być HCLH, BR, H2O. Po prostu takie. Jeżeli jest to halogenowodór, to właśnie mamy tutaj halogenki, a może być także woda, bo to jest wciąż związek o takim wzorze. I polega na tym, że skoro reaguje nam wiązanie podwójne i węgiel SP2, to zaznaczamy sobie ramką tutaj. I teraz tak, wodór idzie nam do bardziej uwodornionego. Może rozpiszemy sobie wodę w ten sposób. O tak. Jeden wodór nam idzie do bardziej uwodornionego, czyli tutaj. I teraz zostanie nam grupa OH. I właśnie ona jest tą resztą, którą dodajemy. Tak jak tutaj wodór daliśmy do bardziej uwodornionego, a na przykład tą resztę, czyli ten X, czyli ten na przykład Br, daliśmy do tego, co nam pozostało, to tutaj, skoro H daliśmy do bardziej uwodornionego, to grupę OH dajemy do tego, co nam pozostało. I w wyniku tego, tu katalizatorem jest kwas, czyli jakiś H+, powstanie nam CH3, wiązanie nam pęka, OH grupa, to jest jeszcze H. I w ten sposób powstanie nam alkohol. Alkohol w tym przypadku jest drugorzędowy, ponieważ jest połączony z dwoma... drugorzędowy, ponieważ grupa OH połączona z atomem węgla jest połączona z atomem węgla, który jest połączony z dwoma innymi węglami, dlatego jest drugorzędowy, bo węgiel z grupą OH jest połączony z dwoma innymi węglami. Więc jeszcze raz, jak mamy wodę, jeden wodór pójdzie nam sobie do związku, do węgla bardziej uwodornionego,
Nasze wiązanie podwójne nam tradycyjnie pęka. A to, co nam zostanie, czyli reszta OH, pójdzie nam do mniej uwodornionego węgla SP2, które było połączone wiązaniem podwójnym, czyli tutaj. I w ten sposób powstaje nam w addycji markownikowa woda. Może być też to na przykładzie acetylenu, czyli etynu, czyli alkinu. Dobra, zróbmy sobie jeszcze raz. Dobra, i teraz tak. Trzeba pamiętać o tym, że tutaj powstanie nam alken. Tak jak w przypadku addycji alkenu powstaną nam alkiny, w przypadku alkinów powstaną nam alkeny, ponieważ trzy wiązania zredukujemy do dwóch wiązań. I teraz polega to na tym, że tutaj znowu mamy równocenne węgle, no ale i tak obojętnie gdzie to przyłożymy, po prostu obojętnie gdzie to przyłożymy. Tutaj katalizator jest Hg2+, i H+. I to będzie wyglądało tak, H2C, coś no dobra, napiszmy CH2, żeby było łatwiej. To pójdzie sobie na przykład tutaj, bo w tym przypadku to nie będzie miało różnicy, po której stronie to powstanie, bo i tak węgle są tylko oba o hybrydyzacji SP. C, OH, H, a i dwa wiązania, zapomniałam. Ponieważ nasza grupa OH przyłączy się do na przykład tego węgla lub do tego, i gdybyśmy zrobili to odwrotnie, to dosłownie ta grupa OH byłaby tu, a wodór byłby tu. To nie miałoby znaczenia tak naprawdę w nazewnictwie w ogóle. To jest tutaj. I po prostu trzeba sobie rozbić właśnie tą wodę na taki związek, jaki jest zgodny z regułą markownikową, czyli na związek HX. H idzie do bardziej uwodornionego, w tym przypadku byle gdzie. A ten X idzie do tego, co nam pozostało. I powstanie nam w tym przypadku, to jest enol. Tak się nazywa. I potem on ulega wewnętrznej tautomeryzacji. Czyli ulega on takiemu przekształceniu. To jest też bardzo charakterystyczne. Tautomeryzacja, czyli zmiana struktury przestrzennej. I jeżeli ten alkohol, który po addycji markownikowa nam powstanie, ulegnie tautomeryzacji i jest on na przykład, w tym przypadku mamy pierwszorzędowy. I ważne jest to, że to, co nam powstanie tutaj, w tym przypadku, to nie jest alkohol. Tutaj to jest alkohol, bo alkohol to jest związek, który nie tylko ma grupę OH, ale ta grupa OH jest połączona z węglem o hybrydyzacji SP3. A w tym przypadku nasz enol ma grupę, tutaj jest SP2, więc to jest akurat alkohol, ponieważ mamy grupę mamy hybrydyzację SP3, ponieważ mamy same wiązania sigma, same wiązania pojedyncze, ten węgiel ma same pojedyncze, natomiast tutaj są wiązania podwójne, więc to jest SP2. Więc jeżeli enol ulegnie nam tautomeryzacji do alkoholu pierwszorzędowego, to potem z alkoholu pierwszorzędowego powstanie aldehyd. Natomiast jeżeli powstanie nam alkohol drugorzędowy, to z niego powstanie potem keton. Aldehyd ma grupę CHO, keton ma grupę CO. Na przykład tutaj mamy alkohol drugorzędowy, więc z niego powstanie po tautomeryzacji powstanie keton. Więc to jest taki tylko dodatek do aldehydów i ketonów. Najważniejsze jest to, że w addycji wody markownikowa muszą być takie warunki. Musi być addycja takiego związku HX, muszą być dwa różne węgle przy wiązaniu podwójnym, węgle oczywiście SP2 i wodór idzie do bardziej uwodornionego. I w przypadku addycji wody powstaną nam alkohole lub enole. I tak mamy addycję halogenku, halogenowodoru. Jeżeli jest to halogenowodoru, najczęściej jest to zgodnie z zasadą markownikową i addycję wody. I to jest na tyle.